Dlaczego warto się edukować i dlaczego warto nauczyć się... Pasywnie zarabiać na rynku kryptowalut. Jakie możliwości oferują nam giełdy i jak możemy na tym zarabiać? Dużo wiadomości z rynku, dużo wiadomości z naszych projektów. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Mamy dzisiaj środę, 10 listopada, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij zostawić dzwoneczek, dać subskrypcję, po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, a jeżeli jeżeli uznacie, że ten film będzie wartościowy, nie zapomnijcie zostawić komentarz i podzielić się łapką w górę. Na początku standardowo przypominam wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jeżeli ktoś szuka porad, to zapewne już niedługo takowe będą udzielane przez, przez różnych speców, którzy teraz się kształtują po to, żeby za parę lat trzymać nasze kryptowaluty i pokazywać nam w jaki sposób je inwestować. Natomiast my oczywiście uczymy drogi odwrotnej jako kryptoekipa pokazujemy w jaki sposób poruszać się po tym rynku i w jaki sposób zostać swoim własnym bankiem. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, zaczynamy oczywiście na początku nasza strona internetowa. No i tutaj słuchajcie macie relacje Tomasza z ostatniego Live Adventure, a więc Krypto imprezy, na których możecie zdobyć alokacje do fazy seed. Mega rzecz, wszystko macie opisane, w jaki sposób taką alokację zdobyć. Już niedługo kolejne imprezy, jeżeli chodzi o nas o kryptoekipę. Słuchajcie, ja będę w białym stoku na Kryptostoku stoku u Majka Sapoka. Także tam będzie można nas spotkać. A 26 w Warszawie chłopaki będą również na imprezie Kryptomajchem. Także tam również Krypto Ekipa będzie obecna. Także. Zapraszamy wszystkich serdecznie, można z nami porozmawiać, warto do nas podejść, warto wymienić parę słów, również standardowo przy tego typu imprezach zawsze mamy dla Was jakieś gadżety i nagrody. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie, żeby nie przedłużać, dzisiaj jest trochę informacji, ale mam też trochę pracy, chcę skończyć Wam kolejne moje kryptomyśli. Moje kryptomyśli, które gdzieś tam od jakiegoś czasu składam sobie w głowie, a więc zbieram te wszystkie informacje, żeby pokazać Wam, na czym tak naprawdę zarabia się na rynku kryptowalut i na czym ja zarobiłem już podczas tej hostce na rynku kryptowalut, więc myślę, że to będzie materiał bardzo, bardzo dobry. Oczywiście jeżeli chodzi o indeks fear and grid, jesteśmy cały czas na poziomie chciwości, a więc poziom 59 wygrzebaliśmy się z tego dołka, Wzrosty na Bitcoinie, nowe ATH na Bitcoinie, nowa ATH na wielu altcoinach będzie powodować, że będziemy tutaj szli w kierunku ekstremalnej chciwości. No i oczywiście, słuchajcie, Bubble, to co bardzo lubię, raz na jakiś czas zaglądam, dlatego że wielu z nas jest wzrokowcami i fajnie to wygląda. Można sobie sprawdzić, jak dobrze radzą sobie altcoiny. Oczywiście cały czas czekamy aż kapitał popłynie do tych small capów, do tych najmniejszych kryptowalut czekamy aż prawdziwy alt sezon się rozpocznie, natomiast warto zauważyć, będę o tym mówił często będę to podkreślał, twoja hosta jest wtedy kiedy twoje projekty robią niesamowite wyniki i dzisiaj widać, że wiele projektów bardzo szybko wraca do swojego ATH i robi naprawdę dobre wyniki, tak wygląda kryptobubble z tygodniowy, a więc duże wzrosty między innymi na CRO około 40%, AVAX 28%, ale wiele wiele innych pozycji zrobiło tutaj dobre wyniki, no i oczywiście warto zobaczyć Zobaczyć jeszcze wykres miesięczny, zobaczyć jak to wygląda w skali miesiąca. To gdzieś nam udowadnia, że jesteśmy w tym alt sezonie, że altcoiny wracają. Oczywiście Sand 230%, Engine 94%, Chilis 56%, Torchain 75%, to wszystko wraca. Wiele pozycji. Cro yy, 83%, także wiele, wiele pozycji. Mam nadzieję, że również macie w portfelu te pozycje i widzicie, że na tym portfelu jest jak najbardziej zielono. Dobra, zobaczmy co słychać na Coingecko, zobaczmy jak dzisiaj wyglądają wyceny. Jeżeli chodzi o Bitcoina 66966, a więc idziemy słuchajcie bardzo ładnie, obecnie jesteśmy tylko 2,6% poniżej ATH, które było na poziomie 68641 i było one słuchajcie wczoraj, także Bitcoin się nie zatrzymuje, Bitcoin idzie do przodu, ale również tak jak pokazywaliśmy, również bardzo dobrze radzą sobie altcoiny, wiele altcoinów robi dobre wyniki, kadena, tutaj Wam powiem, oczywiście znałem ten projekt, przyglądałem się mu wcześniej, ale jak to mówią, nie da się Mieć wszystkiego, także niestety nie mam. Gratuluję wszystkim, bo wiem, że wiele osób z naszej grupy tutaj kademę posiada. No i oczywiście Litecoin wraca, Litecoin wraca, idzie bardzo mocno, był bardzo dużo poniżej ATH, był mocno niedoszacowany, jeżeli chodzi o w stosunku o wyceny do Bitcoina. Także myślę, że Litecoin również wiele osób ucieszy, ale tak jak widzicie, te alty sobie systematycznie idą do góry. Natomiast jeszcze raz powtarzam, wiele, wiele, wiele pozycji, małych pozycji szczególnie czeka, żeby cały czas wrócić do tych swoich właśnie wycen, które mieliśmy. Choćby w maju, a więc 5-6 miesięcy temu. Lecimy sobie dalej, słuchajcie oczywiście dzisiaj wiele osób szuka gotowej recepty na rynku kryptowalut i gdzieś tam moje przemyślenia codziennie rodzą się w mojej głowie, kiedy czytam nasze grupy, czytam Twittera przede wszystkim chciałem Wam powiedzieć, żeby robić na tym rynku bardzo dobre wyniki, trzeba się uczyć, jeszcze raz powtarzam, nie ma zarabiania na rynku kryptowalut długoterminowo bez edukacji i to nie tylko dlatego, że zmieniają się trendy, nie tylko dlatego, że cały czas rynek zaskakuje, nawet takie osoby jak ja, które są na tym rynku już 5 lat, ale również dlatego, że im więcej umiesz, tym więcej zarabiasz tu zasada, słuchajcie, jest bardzo prosta. Kolejna rzecz, trening. Tak jak na siłowni trzeba trenować, tak jak bieganie trzeba trenować, tak samo trzeba trenować swoje działania na rynku kryptowalut. Trzeba spróbować nowych rzeczy, trzeba spróbować działania na deksach, trzeba spróbować nauczyć się obsługi portfela MetaMask i tak krok po kroku, swoim tempem, ale ten trening jest potrzebny. Kolejna rzecz, pierwszy krok. Dzisiaj wiele osób nie wchodzi na rynek krypto, o tym jeszcze dzisiaj będziemy sobie mówić, dlatego że boi się wykonać ten pierwszy krok, boi się zamoczyć stopy. Nie warto się bać, nie warto włączać telewizora i słuchać, co tam mówią, warto popatrzeć inaczej na kryptowaluty, znaleźć tutaj swoje miejsce, swoją drogę, ale żeby to zrobić, trzeba ten pierwszy krok wykonać no, i przede wszystkim świadome działanie, a nie liczenie na farta. Dzisiaj wiele nowych osób, które dołącza na rynek kryptowalut, kupuje spekulacyjnie wiele pozycji. Czasami to są shitcoiny, memcoiny, a potem słuchajcie jej zdziwienie, że te portfolio pionowo idzie bardzo mocno do dołu. Dzięki kryptoekipie, dzięki mam nadzieję również mojemu kanałowi, ale nie tylko, bo jest bardzo wiele wartościowych materiałów w internecie. Będziecie działać świadomie. Ja zarabiam na rynku kryptowalut tylko dlatego, że mam długoterminowy plan i działam według swojej strategii, którą Pracowałem sobie po przegranej batalii, po przegranej bitwie, po przegranej hoście w roku 2017 i 2018. Usiadłem i spisałem sobie pewne te rzeczy i dlatego dziś mogę z Wami się dzielić. Dziękuję, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że również macie pojęcie, podejście do rynku długoterminowe i że będziemy razem płynąć przez ten rynek, nieważne tak naprawdę w którym miejscu będziemy. Lecimy sobie dalej. Oczywiście słuchajcie, dzisiaj dałem takiego posta po to, żeby uświadomić wielu nowym osobom, że warto robić więcej. Spisałem wam tutaj kilka, tylko dosłownie ostatnich akcji, na których zarobiłem i na których również zarabia cała kryptoekipa, bo to są informacje, które macie absolutnie z pierwszej ręki. Oczywiście idą na Solanium, Lunchpad na Bajbicie, Solent, idą na Słopfi, a więc Eno razem około 4000 dolarów. Oczywiście tutaj każdy tą kwotę ma inną, bo to wszystko zależy od tego, jakim wkładem tutaj dysponujecie. Natomiast chciałem dzisiaj, szczególnie nowym osobom, powiedzieć, że to jest właśnie edukacja. Dzisiaj, jeżeli jesteś nowy, jeżeli dołączyłeś na ten rynek niedawno, być może jesteś nowy na moim kanale, być może nie wszystko ci się tutaj podoba, ale jestem pewien, że dostaniesz tutaj bardzo mocną edukację. To, czego brakuje w wielu innych miejscach, nie tylko ode mnie, ale również od wielu, wielu osób, które są m.in. w na naszej grupie edukacja. Ponad 6 tysięcy osób z różnym doświadczeniem to wszystko, słuchajcie, jest dla Was. Natomiast warto, jeszcze raz powtarzam wracam też do Wcześniejszego wpisu, bo to się absolutnie łączy. Jeżeli zaczniesz się edukować, to nauczysz się korzystać z tego typu akcji. Dzisiaj zarabianie na rynku kryptowalut to nie jest tylko kupowanie, sprzedawanie i hodlowanie kryptowalut. Dzisiaj zarabianie na bieżąco na rynku kryptowalut to jest korzystanie z tego, co oferuje nam rynek. Parę miesięcy temu powiedziałem bardzo wyraźnie: to będzie bardzo mocna końcówka roku, na której będzie można niesamowicie zarobić. I zobaczcie, ile jest tych akcji. Tu wypisałem tylko kil kilka, tego było oczywiście więcej. Lunchpady, lunchpuly, na Binance, między Milacją, zaraz będzie FC Porto. To, co dzieje się na kryptokom, to, co dzieje się na wielu, wielu innych rzeczach, warto z tego korzystać. Ale, żeby z tego korzystać, trzeba się edukować i często trzeba wchodzić na początku. A po to, żeby wejść na początku, warto śledzić nasze social media i mój kanał po to, żeby pozyskać te informacje. Także tyle tytułem wstępu. Chciałbym, żebyście z tej pobudki dzisiaj wynieśli i to jest dla mnie absolutnie klucz, to jest dla mnie rzecz najważniejsza, że zarabianie na rynku kryptowalut nie kończy się na kupowaniu, sprzedawaniu i hodlowaniu kryptowalut. Zarabianie na rynku kryptowalut idzie razem z edukacją. I tak jak mówię, ja dzisiaj zarabiam na rynku kryptowalut praktycznie codziennie na różnego rodzaju akcjach dlatego, że się edukuję i warto, warto jeszcze raz warto to robić, dlatego że to jest zawsze dodatkowy kapitał, który potem możecie wrzucić w wasze fundamentalne pozycje. Jeżeli to jest dla ciebie wartościowe, jeżeli widzisz tu wartość w tych informacjach, zostaw łapę w górę, podziel się komentarzem, będę wiedział wtedy, że ta robota, którą robię, jest również ok. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, mieliśmy ostatnią akcję na Solanium, i to jest coś, co naprawdę dało bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o mnie, o moje wyniki, tutaj alokacja została wylosowana na 50, prawie 5 dolarów. Za to otrzymałem 2199 shilów. No i oczywiście tutaj dało to zysk w postaci 2386 dolarów. Tak jak widzicie, akcja bardzo udana. Pamiętacie, kiedy 5 miesięcy temu zrobiłem film o Solanie, o tym trendzie, a więc o lunchpadach na Solanie, które dopiero powstawały, byłem bardzo zawiedziony, dlatego że ten film obejrzało, słuchajcie, tylko 2000 osób. W porównaniu z tym, ile inne moje materiały są oglądane, między 5 powiedzmy a 7 7000, no to tutaj jest jedna trzecia. Byłem smutny, dlatego że wiedziałem, że Solama to jest trend, który podczas tej hosty da nam wszystkim niesamowicie zarobić. Natomiast wiem dzisiaj, jak wygląda rynek, wiem, że wiele osób nie chce się edukować, nie chce oglądać tego typu materiały. Każdy woli czekać na to, aż poda się trzy konkretne pozycje na których się zrobi razy tysiąc, trzy razy dwa tysiące. Natomiast absolutnie Solama to było to, co podczas tej hossy całej krypto dało bardzo dobre wyniki i również ja tutaj jestem mega zadowolony, że wybrałem właśnie Solanium i wszedłem tutaj na początku, kiedy ten token był tani i tak jak mówiłem na początku, wystarczy, że jedno czy dwa z tych IDO wystrzeli razy 40, razy 50 czy razy sto i macie niesamowity wynik. Tak jak tutaj z pięćdziesięciu pięciu dolarów ponad dwa Tysiące dolarów, a więc wynik naprawdę godny. Natomiast, oczywiście, to co robi Solanium, to jest rzecz niesamowita. Zaraz będziemy mieli Cryo War, który moim zdaniem. Tak jak wam powiedziałem, pobije te projekty, które gdzieś tam na Solanie powstawały, a więc zarówno Star Atlas, jak i właśnie projekt Seed Game. Mam nadzieję, że to właśnie Cryo War będzie tym królem tego NFT, tego Play and Earn na Solanie. Natomiast jak to się rozegra, oczywiście sobie zobaczymy. Sam Shield Token teraz spadł 0,89. Ja oczywiście tutaj realizuję zyski, realizowałem też zyski, nie czekam tutaj, dlatego że większość tokenów, które pozyskuję, szczególnie z tokenów Play and Earn, są to tokeny, które służą do tego, żeby mógł. Mnożyć swój kapitał. Dobra, lecimy na BIN crypto, lecimy na komparika, a potem jeszcze do naszych projektów, bo będzie dzisiaj jeszcze mega, mega interesująca. Oczywiście analiza on-chain to jest coś, co jest bardzo ważne. Glassnode, zaufanie inwestorów do bitcoina osiąga rekordowe poziomy. W tym tygodniu w raporcie on-chainowym, właśnie z Glassnode'a, Glassnode stwierdził, że zaufanie inwestorów znajduje się na rekordowym poziomie. Cena i wskaźniki on-chain dla bitcoina nadal się poprawiają. Oczywiście widać to wszystko na tej analizie. Często również to pokazujemy, że inwestorzy ufają bitcoinowi i mało tego, duzi inwestorzy cały czas bitcoina akumulują. To wszystko między innymi powoduje, że możemy... Iść w kierunku nowego ATH, że możemy iść w kierunku drugiej odsłony na altach, bo bardzo mocno wierzę, że ten cykl rozegra się tak jak poprzednie, a więc że ten kapitał prędzej czy później napłynie do tych małych kapów. Także poczytacie sobie więcej tutaj na BIN Krypto. Jeżeli chodzi o BIN Krypto, jeszcze jeden artykuł na dzisiaj: Discord zintegruje Metamask i Wallet Connect. Sami wiecie, że Discord rozwija się naprawdę mocno. Moim zdaniem po Twitterze, a niektórzy nawet mówią, że przed Twitterem jest to pierwsze takie medium, gdzie. Spotyka się społeczność kryptowalutowa. Każdy dobry projekt ma konto na Discordzie. Oczywiście, tym Discord różni się od Twittera, że jest bardziej techniczny, jest tam wszystko lepiej podzielone i projekty lepiej i szybciej przekazują ważne informacje właśnie swojej społeczności. No i mamy tutaj bardzo dużą informację właśnie o tej integracji MetaMaska z wykorzystaniem właśnie Wallet Connect. Użytkownicy będą mogli podłączyć swoje aplikacje do sieci Ethereum za pośrednictwem Metamask lub Wallet Connect. Nie wiadomo, jakie możliwości to odblokuje, choć niektórzy użytkownicy już martwią się o problemy ze skalnowalnością sieci Ethereum. Zobaczymy, do czego to będzie wykorzystane. Zobaczymy, słuchajcie, jak to się rozegra. Natomiast tutaj może być bardzo, bardzo dużo ciekawych i dobrych możliwości. Lecimy sobie dalej. Jesteśmy, słuchajcie, na kompariku. Kryptowaluty z dziwnych stały się fajne. Dzięki branży NFT twierdzi dyrektor Visa.

Oczywiście samo NFT, również Playender na pewno przyciągnęło bardzo dużo ludzi na ten rynek, którzy normalnie poprzez te tradycyjne metody nie trafiłyby gdzieś tam tutaj i widać, że ten trend NFT powoduje to, że ci ludzie zaczynają uczyć się o krypto i właśnie przez te tokeny poznają cały rynek kryptowalut, co w mojej opinii jest oczywiście fajne i dobre, bo jest to jedna z gdzieś tam dróg adopcji właśnie podczas tej HOS. Oczywiście Visa zauważa kryptowaluty, coraz więcej osób mówi o blockchainie właśnie tutaj, z wizy, także również to mnie bardzo cieszy. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, dzisiaj rusza bardzo dobra akcja na kukojnie, a więc jeżeli macie token KCS, będą robione, słuchajcie, snapshoty i będziecie mogli uzyskać alokację, uwaga, uwaga na Cryo War mega mega rzecz. Słuchajcie, ja tak jak wiecie, gdzieś tam większość swoich KC'sów sprzedałem, także nie mam tutaj dużej ilości. No ale gdzieś tam około 100 sztuk mam, a 100 sztuk to jest ta minimalna minimalna rzecz, minimum trzeba 100 sztuk właśnie mieć. Będą robione, słuchajcie, snapshoty. One będą robione dzisiaj i jutro. Także być może warto jeszcze kupić. Natomiast, jeżeli chcecie kupić specjalnie KCS-y KCS pod tą akcję, to zerknijcie, jaka jest cena, bo token jest blisko ATH, żeby nie było po tym, że cena spadnie. To może dać alokację na poziomie 300 dolarów. Moim zdaniem, jeżeli tu uda się tą alokację dostać, token zrobi naprawdę wyśmienity wynik. Także czekamy tutaj, słuchajcie. Jeżeli chodzi o warunki, jeszcze raz powtarzam: minimum 100 sztuk, jeżeli chodzi o kcs i weryfikacja KYC na poziomie drugim. Ten link oczywiście wrzucę na. Twittera, wrzucę na grupę Edukacja, po to, żebyście mogli tutaj zapoznać się z tymi wszystkimi zasadami. Cena tokenu, jeżeli chodzi o Spotlight Token Sale, jeden Seawall będzie kosztował 0,028. Ta akcja oczywiście jest na Kukojnie. możemy kupować tylko i wyłącznie za KCS. -y. Także trzeba tutaj oczywiście wejść w odpowiednią zakładkę. To jest zakładka Spotlight, Tutaj to się pojawi. I jeżeli będziecie mieli KCS, -y, zostanie zrobiony tutaj oczywiście snapshot. Wchodzicie sobie tutaj, już widzicie, jest in progress. I zatwierdzacie tutaj oczywiście trzeba kliknąć, zalogować się i kliknąć, żeby partycypować. Wiem, że wiele osób ma KCS-y, także myślę, że to będzie udana akcja. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, oczywiście, dzisiaj bardzo duża informacja dla Binance'a i dla całego ekosystemu czyli i Socios. Jeżeli nie macie jeszcze konta na Binance'ie, pod tym filmem jest link jeżeli chcecie się zarejestrować warto zrobić, dlatego że na Binance dzieje się naprawdę dużo i dzisiaj jest to absolutnie jedna z najlepszych giełd, żeby szybko operować, ale też szybko wprowadzać i wyprowadzać kryptowaluty mam tu na myśli to, że między innymi na właśnie TT, że mamy właśnie Trona, a więc możemy bardzo tanio to wysyłać, możemy poruszać, poruszać się po całym blockchainie, Binance Smart Chain możemy wychodzić i wchodzić z światów, także dużo możliwości, także jeżeli Was na Binance nie ma, warto naprawdę dołączyć, oczywiście dla nas duża informacja, Citi listowane właśnie na Binance, czekaliśmy na to wcześniej. Ja swoje Citi, tak jak wiecie, sprzedałem wcześniej, a więc nie mam. Natomiast wcześniej ten wzrost był dużo, dużo większy, także ja jestem mega zadowolony, no ale dzisiaj również sam token urósł, także również pod to wydarzenie można sobie spekulacyjnie jak najbardziej zagrać. Lecimy sobie dalej. Oczywiście dzisiaj poszła wiadomość, że najprawdopodobniej Chilis będzie sponsorem Barcelony jednym ze sponsorów, a więc te logo ma pojawić się tutaj na ramieniu. Zobaczymy. Jeżeli tak, będzie to kolejny bardzo dobry deal marketingowy. Mamy już Walencję, mamy Inter, gdzie właśnie na koszulkach są te tokeny, Także jeżeli doszłaby Barsa, naprawdę duży, gruby ruch. Czekam na te informacje. One oczywiście nie są jeszcze potwierdzone. Dzisiaj kolejne palenie tokenów Chilis. Wczoraj mieliśmy listing czyli na eToro, także również duże wydarzenie. Na razie, tak jak piszecie, kursem mocno to nie bujnęło, no ale gdzieś tam w tej okolicy 0,5 dolara te Chiliz się stabilizuje, co mnie oczywiście bardzo cieszy, natomiast ciągle jesteśmy 42% poniżej ATH, które było 8 miesięcy temu. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście kolejne akcje na ByBit. Tak jak wiecie, ja posiadam te tokeny, m.in. Zerdropa, ostatnio o tym dużo mówiłem. No i słuchajcie, będziemy tutaj mieli kolejny, macie oczywiście ostatni raport z ostatnich tych dwóch lunchpadów, także one wyszły naprawdę dobrze. I mamy informację, że będziemy mieli kolejny właśnie lunchpad, tym razem projekt GEME a więc Genopec, ja oczywiście będę tutaj uczestniczył, do startu słuchajcie, jeszcze jest chyba z tego co sprawdzałem 6 dni, także będziemy tu jeszcze o tym przypominać, zarówno na Twitterze, jak i na naszych grupach, ale ja w każdej akcji tutaj biorę udział, sam token również bardzo fajnie rośnie, tak jak mówię, ja kupowałem go w okolicach z tego co pamiętam 1,20, 1,50 dolarów, sam token niesamowite wyniki. Ja również, tak jak pamiętacie, dokupowałem go za 1,2-1,5 dolara, a więc już na samym tokenie są fajne wzrosty. To co najważniejsze, tutaj te tokeny mrożone są tylko na czas tego launchpada i nie ma tutaj gdzieś tam długookresowego mrożenia, a więc jak uznacie, że cena bardzo dobrze urosła, będzie można sprzedać. No i oczywiście przypominam tą informację, że BDAO jest tylko tokenem, który giełda Bybit wykorzystuje, a nie jest to token bezpośrednio tej giełdy, a więc jeszcze raz prostuję tą informację, którą podałem w jednym z wcześniejszych filmów. Natomiast rozmawiałem z supportem i mam od nich tą informację, że ten token jest wspierany przez giełdę i on będzie przez długi termin wykorzystywany, jeżeli chodzi o te launchpady, a to jest dla nas informacja absolutnie, absolutnie fundamentalna. Lecimy sobie dalej. Oczywiście dużo dzieje się, słuchajcie, na KryptoCom. Mamy już, słuchajcie, bo mamy depozyty, jeżeli chodzi o Solame, a więc bardzo dobra rzecz. KryptoCom, jeżeli chodzi o Tethera, obsługuje już Solame, Kronosa, BEP20, RC20, a więc wszystkie te możliwości to jest bardzo dobre. Im więcej sieci, tym więcej możliwości tutaj mamy. No i wczoraj, oczywiście, wystartowały te misje, słuchajcie. Ja zrobiłem wszystkie zadania, pierwsze zadanie oczywiście dołączenie, drugie zadanie trzeba było zrobić trade na 50 dolarów i trzecie, trzeci to trzeba było zrobić trade na 500 dolarów. Ja traduję na stablecoinach, dlatego że wtedy są najmniejsze gdzieś tam prowizje. No i dwie paczki mi się udało Słuchajcie, otworzyć. Tak to wygląda. Dostałem w jednej 0,6, w drugiej 0,5 kro, a więc wyniki powiedziałbym średnie, ale fajna zabawa. Wiele osób z naszej grupy, grupy już trafiło po 13 czy, czy więcej kro, także warto, warto. Ja teraz czekam na kolejne misje, no bo po zrobieniu trzeba kilka dni odczekać. Z tego co pamiętam, to 7 i znowu będę sobie tutaj działał. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, na koniec, jeżeli chodzi o ważne informacje, no to oczywiście Binance Coin, który cały czas rośnie i przypominam, że przed nami duża akcja na Binance. Duża akcja, mam tu na myśli sprzedaż tokenów FC Porto. Dzisiaj zastanawiamy się, jaki wynik zrobi ten token. Moim zdaniem będzie trochę słabiej niż Lazio, ale rynek może nas zaskoczyć, dlatego warto mieć. Tokeny, jeżeli macie byle gdzie te tokeny, właśnie BNB, pozrzucajcie je na giełdę po to, żeby mieć jak najwyższą średnią z tych dni. Obecnie są robione snapshoty, są zliczane te wasze BNB. Potem będzie wyciągnięta średnia, będziecie mogli te BNB zalokować i dostaniecie odpowiednią alokację tokenów. Porto myślę, że to będzie kolejna akcja, która da bardzo dobrze zarobić. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja siadam do kolejnych. Filmów, dzięki, że jesteście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, podzielcie się filmem w social mediach. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.